Siema, siema, jestem Ryan Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii za Anaskiem, czyli seria o nazwie Na tropie kręgów kukurydzy. Dokładnie. Dzień dobry. Ze mną Anasek, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, ty jedź, ty już lepiej jedź, bo ty masz co robić, tak, że cię nie zatrzymuję. A ja wychodzę z podpługa. O kur. O w dupę. Chłop silny kopnął, sficnął, spięty, ty. Dobra, to nic. Chłop realnie chce grać, co robi? To samo mogę powiedzieć o tobie teraz. Dobra, podsumowując, Anasek jedzie teraz sobie po... Po nawóz. Po Lubofoskę pojechał. Ja robię to cały odcinek. I pewnie tak wyjdzie, że cały odcinek będzie zrobił, racja. Ale jak wróci, to podczepi sobie motylka i będzie tutaj nam nawoził... nawoził pola. Tam to zeszliśmy ostatnio. To trzeba zaznaczyć. To co? Jeśli wróci. Jeśli wróci, to będzie nawoził pola, oczywiście, tak. Ja dzisiaj będę zajmował się tutaj siewem żyta na naszym polu tutaj. Przy tym polu, przy gospodarstwie. No i cóż, i tak ten odcinek jakby sobie mamy w planach, żeby troszkę ponowić, trochę posiać jeszcze. A poprzedni odcinek jest oczywiście dostępny u Anaska na kanale. Link oczywiście macie tego w opisie. Tak, ona tak nas zaprasza, także już musi być konkret. No musi być, jest petarda. Fajnie wyszło. Ten kontencik jakoś tam się kręci. Widzę wasz odzew też jest fajny, także naprawdę. Oczywiście. Dużo łapy, łapy tak, w górę, jest. Dużo ciepłych słów w komentarzach. Naprawdę jest nam miło z tego powodu. Bardzo, nam jest miło z tego powodu. Tym bardziej, że nagrywamy odcinek jeden po drugim. No, to też. No nas wspierają w komentarzach. Tak, myślę, że jest raczej takie, dasz radę, dobrze jest, lecisz z tym. Jednak 80% osób subskrybuje kanał, ogląda, że coś, brak miejsca na iPhone'ie, o kurczę, kamerka może mi wywalić. O, już wywaliło. No to nieźle, co to teraz? Brakło miejsca mi na iPhone'ie. To będę musiał, no nie wiem, to chyba ten odcinek będzie chyba bezkarny, bo będę musiał zgrać poprzednie dwa na komputer. Okej, spoko, no to nagrałem ten bez kamerki, nie ma problemu, ode mnie. Ale perspektywa tak sam będzie, nie? Także spoko. To się nagrywa, tylko po prostu teraz mi wywaliło, że brakło miejsca. Aha, ale się nagrywa. Nie, właśnie się, w sensie kamerka się nie nagrywa, bo brakło miejsca na telefonie. A, no dobra, czyli myślałem, że się że nagrywa. Dobra, no to spoko. No, ja to coś dzieje, perspektywa druga też tam, gdzie w taki czas się pokazuje. Oczywiście, Anask, ale dobrze, byłeś na początku, pokazałeś się, tak? Tak, ładnie, elegancko. Dokładnie. Ja chyba jednak będę siał raz przy razie, bo tu widzę, że... Nie, bez sensu tutaj. Będę sobie raz przy razie jeździł, bo z tym sporo może zejść. No i co, środek wiosny ogólnie mamy. Jak chcę zamknąć to w ogóle? O, teraz mogę zamknąć. Będę sobie raz przy razie cisnął. Będzie mi się tam lepiej siało. No i takie trochę odcinki, wiecie, wiosenne. Nienawidzę siać ogólnie. To jest według mnie najgorsza czynność, jaka w farmingu się robi, bo jest tak nudna. Że orka masakra. Oczywiście, nie? Co takiego? Orka jest ciekawsza według mnie. Oczywiście, orka to jest prima sort content. A siewy masakra jakaś. Ja chyba wolę bardziej siać niż orać. Nie no, oczywiście się śmieję, nie? Bo wiadomo. Orka jest masakryczną czynnością, nie? Bo to jest mozolną strasznie. I trzeba to robić... ostrożnie napkować to widzą, bo jeżeli robisz tak na cały czas, to potem się bardzo łatwo to wszystko, że tak powiem, wypala. No, ale dobra. No, więc się tak troszkę chcemy sobie ogarnąć wszystko. A, ponadto pokażę wam, że sobie już też ogarnęliśmy pola i mamy już wyniki badań naszych próbek gleby. Mamy ogólnie tutaj same iły oraz piaszczysty ił. No i tu mamy jakieś ił pylasty. Dobrze czy źle? Nie wiem, powiedzcie mi. W każdym razie bardzo nam brakuje wszystkim azotu. Tutaj w ciula za tam brakuje. A jeżeli chodzi o pH, to się w miarę trzyma i nie jest tak tragicznie, więc co prawda Anasek pojechał dzisiaj po całe to pH, ale azot też trzeba gdzieś tam kiedyś dorzucić. Myślę, że to... No niestety nie wiem, jak my to zrobimy, bo krówek jeszcze... Znaczy mamy krówki, ale się tam nic nie dają, co prawda. Więc troszkę słabo. Czy ty dostałeś wiadomość? Tak, właśnie muszę włączyć Wi-Fi. Tak. Wyłączy Wi-Fi, super pomysł, nie? Nagle pół. Gdzie jest Anasek? Włączy Steam, o, farming się wyłączył. Tak, to dokładnie, Anasek odwalił takiego fuck-upa, bo wyłączył Steama, jak był na serwerze ze mną. No i wiadomo, że nagle zniknął z serwera. Jak to się stało?
coś się popsuło i nie było mi widać. No dokładnie. Ej, ty kupiłeś ten drapus? Kupiłem. No ale czekaj, bo jest. On jest w workach jest. W workach, czekaj, gdzie są te worki? Na placu tam są, tak pokładamy taką kubkę, no. Ej, myślę, że dasz radę, już 5 minut odcinka, tak mi się załadujesz jeszcze w 5, przyjedziesz, będzie 15 minut odcinka, to jeszcze zdążysz coś zrobić. Dobra, w sumie to, dobra, już trudno. Myszką trzeba będzie chyba. Właśnie mówię, że już trudno, bo przypadkiem... Wysypałeś? Właśnie, no. To nic, tak mamy tura, więc jak co to, co możesz wysypać, najwyżej turem sobie będziesz sypał do tego. Więc no. Nie ma problemu, jakby to się wysypało, to spoko. Myślałem, że jak wezmę tak, to te worki zaczną się magicznie przerzucać same. Nie. Aż takiej automatyzacji tu nie mamy, nie? No, niestety. No, ale jak tam, też mogę ci też ogólnie wysypać ręcznie, jak będziesz tam je brał, ale to nic, mamy też zawsze, pamiętaj, tego tura, więc nie będzie problemu. Jakoś te pryzmy wysypiemy z tego nawozu najwyżej czy coś. No i dobra, tak właśnie jak mówimy, no odcinek lecimy teraz trochę pod rząd, bo taką mamy sesję trochę nagrywania. Mam nadzieję, że jakoś nam to też wam specjalnie w odbiorze nie przeszkodzi, bo no chcemy wam robić, powiedzmy, te odcinki. Chcemy być regularni, no ale niestety ja uciekam do ciepłych krajów pojutrze i innej opcji niestety nie było. Dokładnie, albo dzisiaj nagrywamy na 3 tygodnie, albo jesteście dwa tygodnie bez odcinka, nie? Dokładnie, albo no zresztą no, nawet jakbym był, no to chyba wydaje mi się, że takie nagrywanie z rzędu jest moim zdaniem takie bardziej dla twórców udogodnieniem, w sensie jak to ładnie powiedzieć. Że takie taką sesję zrobić nagrania, bo i potem mieć spokój jeszcze jakiś czas. No jest, no tak, spokój, tak. Myślę, że nie ma takiego ciągłego stresu, żeby nagrywać odcinek, bo czasowo się nie możemy spiąć. Na zapas to jest tak bez stresu, zawsze wiesz, jak coś wypadnie, no to wtedy macie ten odcinek na zapas jednak, czy tam dwa. Dokładnie, to prawda. I bezstresowe bycie youtuberem. Także, jeżeli bądźmy bezstresowymi youtuberami. Prowadzamy... I regularnymi, co najważniejsze, ponieważ to jest ważne na YouTubie i jeśli chodzi o algorytm, ponieważ to algorytm docenia, jak coś jest regularne. Dlatego dokładnie. Tak, mam tak słabe zasięgi. Dlatego też mam słabe zasięgi ostatnimi czasy. Ale na Twitchu, proszę państwa, ładnie lecimy. Także jest okej. Ja tam się cieszę z tego, bo tam no, faktycznie ma to jakiś sam sens u mnie, nie? Także to jest spoczko, jak chodzi o streamy. No ale wiadomo, YouTube też jest ważny, od tego zaczynało się, więc o tym teraz trzeba pamiętać. A chcę też jakieś serie nagrywać, bo jak mówię, też brakuje mi gameplay, nie? Tak jak normalnie na luzie pograć. Powiedzmy, seria single się tworzy, bo czekam na parę modów niezbędnych do tej serii. Ale to zobaczycie z czasem, oczywiście wszystko wam na bieżąco będę tam gdzieś tłumaczył jakby. No, zobaczycie sami zresztą, nie? Nie chcę za dużo spoilerować. Spoilerować czy spoilować? Jak się mówi? Spoilować chyba. Spoilować? Kurczę. Tyle lat w błędzie. Ja gdzieś o tym słyszałem, że mówi się spoilować. Mówię spoilować, a nie spoilerować? Spoilerować. No bo jest spoiler, nie? A nie spoil. No tak. Co mi tak kultywacja i kultywatorowanie. No tak, bo dokładnie tak. Trochę, nie wiem jak na to samo, ale jednak całkowicie co innego znaczy, nie? Tak. No cóż. Spoiler to jest jednak bardziej z angielskiego, tak, więc to takie... Wiesz, spoilować, wydaje mi się, że jest bardziej... Nie, myślę, że to, że spoilować to jest takie trochę spolszczone, to spoilerować, takie sproszczone, jakby, wiesz. No, spoilerować to jest chyba bardziej właśnie spolszczone. No, a spoilować to wydaje mi się, że tak może być po angielsku nawet. Spoil. Mhm. Może i tak, faktycznie. Nie wiem, w sumie. Liście mogę, siema. Nie jestem lingwistą takim specjalnie dobrym. Siema. Siema. Siema, wiesz, że my nagrywamy sobie teraz odcinek, nie? Aha, no to siema. Co za mistrz. No, ogólnie witamy Bursuka serdecznie, tak, no, bo sobie nagrywamy taki odcineczek, nie? Sorry. Nie pierwszy, ostatni, chyba też kiedyś mi się wrąbałeś na ten, na odcinek z Czarkiem, nie? Tak? No, było coś takiego, było. Nie, będzie ciekawie. Mistrz, dobra, mistrz. To spadam, nie przeszkadzam. Dobra, smogo, na razie. O Jezu. Ale złoto. O Jezu, tyle mi brakuje. Oddychaj, Riot, oddychaj. Tak, pozdrawiam autora tego pięknego siewnika, który właśnie robię i współautora tej 30. Między innymi, także... Aha, to był on. Tak, to był on. Worsuk totalnie nie jest w temacie, nic nie kojarzy, nie zna ludzi. Worsuk, Boże, ananasy, co ja gadam? Sorry bardzo, mówię jednym, myślę drugim.
niby już tyle lat w tym farmingu, a jednak community nie znam, szczerze powiedziawszy. No, kiedyś bardziej się interesowałem, widziałem. Community jest, wiesz, jest jednak... rozwija się ciągle, nie? Chociaż Borsuk też długo jest na tej scenie, jakby nie było. Długo tworzy. Teraz tworzy tak naprawdę konkretne kościowe rzeczy, nie? Tam jak się uczył też jako tako, ale teraz to prawda. Słucham? Gdzie ten nawóz wysypać? A ty masz już coś na gospie? Jestem tutaj już. Czy ty wszystko wsypałeś jako luzem, czy masz jakieś worki? Wszystko jako luzem. Aha. A co, miałem tą resztę wsypać jako worki? Znaczy, no chciałem, jakbyś worki ogarnął, nie? O, jestem, ale nie, to nic. Dobra, wiesz co, to trudno. To, wiesz co, wysyp to gdzieś tam na podwórku koło domu może nawet. Albo może tam koło headera, tego, koło headera bizona. Tam wysyp, podczep sobie ten, wiesz, tura i syp sobie do rozsiewacza, tam nie wiem, może tym ruskim powiedzieć, nie? Okej, okay, czyli mniej więcej to w tym miejscu z tego. Tak, aż motyl jest, ten rozsiewacz w sensie do nawozów jest tam, gdzie stała 60, co nie? W tym garażu. Okej. Dobra, a ja sobie to właśnie teraz kontynuuję siewy, nie? Więc mam troszeczkę takie. Trochę mi z tym może zejść, co prawda, ale. Dobra. Teraz tak szybko można sobie odstawić gdzieś. Powiedzmy tutaj. O mój, jak to irytuje, jeju. Ja patrzę, co robi właśnie z pola, że tak powiem. Ktoś kręci na tym podwórku. Dobra, tutaj Z, Q. Okay. Dobra, kto to wymyśli w ogóle? W sensie? Kto wymyślił to manualne podczepianie? Komu to potrzebne? A ty wysypałeś to w ogóle, czy nie? Na ziemię? Nie, a, okej, okay, dobrze. Gdzie mówiłeś, że jest ten rozsiewacz? Rozsiewacz jest tam, gdzie stała 60, nie? A, ale tu dużo mi to mówi. Pierwszy garaż od domu. Któryś garaż, dobra, wiem. Tak, tak, panie. To weź sobie tego ruskiego, bo 60 byś musiał napełniać to przecież, nie? Turem, nie? Gdzieś chyba koło bizona, tak? Czy nie? Co? Tur gdzie był? Tur był za bizonem, tak, dokładnie, za prasą. Ładnie. A, bo sobie ten prowadzę sobie. Nie wiem, czy tak się zatrzymywać. Zaraz trzeba trochę worków dosypać z tym, z nasionami do... Poznaniaka. Okej. I ciśniemy. Dobra. No, więc myślę, jak tam ogarniesz sobie już to chyba będzie koniec odcinka, bo w sumie ta praca trochę ci zejdzie z tym, żebyś to ogarnął. Ale w sumie takich trzech... Mamy takie dwa duże pola w sumie i jedno takie mniejsze. Myślę, na te mniejsze możemy walnąć, nie wiem, bo nie mam żadnych łąk. Można na jakąś trawę walniemy, co? No można, w sumie do krówek się przyda. Przyda się, no, coś tam tu by pasowało zrobić. Bo tak to w sumie to czym będziemy je karmić? No właśnie, trochę słabo. Mamy dwie krowy, a one nie pozdychają przypadkiem, jak tak nie będziemy ich karmić? W lecie trzeba im dawać tylko wodę, wiesz? Aha, ogólnie. Tylko woda im wystarczy. Tak, bo w lecie ten sezon właśnie taki wiosenny do jesieni, one żyją z trawy, nie? Na pastwisku. Aha. Co prawda są poboże, ale gra widzi jako pastwisko na trawie, nie? Więc one sobie teraz żyją... wiesz, tak same z siebie, nie? Potem trzeba na zimę dostarczyć jedzenia, więc wiesz. Słucham? Dają coś mleka, czy nie? Nie, one są świeże, to są jałówki jeszcze, jak można tak powiedzieć. I dopiero po roku trzymania będą dawać tam mleko, nie? Czyli wystarczy, że będziemy im dawać tak wodę i co, będą tak rosły? Tak, dokładnie. No a potem wiadomo, na zimę trzeba dawać im jedzenie, nie? Żeby miały jakieś. A też kieszonkę trzeba nie zrobić jakąś. To myślę, że kieszonka ostrawa będzie chyba najlepsza, nie? Bo zrobimy sobie dwa pokosy. Bo no, chyba innego wyjścia chyba nie mamy. Chyba że tak. Mamy jakiś orkan, ale to chyba najlepiej będzie trawę właśnie, później jeszcze jakieś sianko nawet z tego. Na trójce tam walniemy sobie trawę i z tego zrobimy sobie troszeczkę kieszonki, nie? I a drugi pokos pójdzie na trawę, żeby było, wiesz, co mieszać w tej merze, nie? Dokładnie tak. Albo sobie na tę samą trawę będziemy, jak to w ogóle wygląda u nich? Znika na ten, na zimę. Czyli... Albo koniecznie można w sumie, nie, dobra, nie. Zrobimy siano i trawę. Siano i trawę, czyli co pierwsze, albo, nie, kiszonka. Kurczę, mam problem teraz. Dobra, ogarniemy sobie to po odcinku na pewno. W jakiś sposób, nie? Możesz na to dość mi się gdzieś zasiać, chociaż mam 15 minut odcinka, a jestem w sumie tak w połowie tego pola, czy ciężko stwierdzić? W sumie to trochę się zwęża. Ty na myszce działa, na padzie nie działa, o co chodzi? Nie wiem, może na padzie nie ma siły. No nie wiem, tak może być. Mogło tak być. Nie taka możliwość. Sobie.
O, sobie lecę. W ogóle też myślałem, czy ten odcinek w ogóle nagrywać z free trackiem, wiesz, tym czujnikiem ruchu głowy, nie? Nie wiem, czy wiesz, co jest free track? A no wiem, to ten chyba, jak on się nazywał? Wujek Bohun? Wujek Bohun to miał do Eurotracka, no. Dokładnie, znaczy on ma trackera, coś bardziej zaawansowanego, ale to jest taka uproszczona wersja, która działa niemalże identycznie, nie? No minus taki, że masz wielką czapkę na głowie i... nie wiem, ustrojstwo do bimbro, kurde, bo to jest, wiesz, trochę jak to... te kabelki i ten bateria trochę zajmuje tego miejsca. Więc średnio wstydzie to wygląda. Ale wrażenie fajnie. Też myślałem, czy w ogóle nie odpalić, wiesz, modu na skrzyni biegów, ale mówię, bez sensu chyba to raczej będzie. No i też na panelu nie gram. Taką zwykłą, malutką czapeczkę miał właśnie, no. No. Więc to właśnie ten. A tam większą? No jestem taką, wiesz, taką czołgisty, nie? Trochę. Że bo to, wiesz, trochę więcej tego jest na tym, na tej czapce, nie? Sporo się gra, w Eurotracka na przykład nie wyobrażam sobie grać bez tego. Jak masz dwie ręce zajęte, bo to powiedzmy kierujesz tak dalej i ogarniasz całą tą żarówkę, no to możesz sobie głową się obracać i patrzeć, co się dzieje, nie? W kabinie czy tam gdzieś po lusterkach. Fajna rzecz jest. Spoko opcja. Tak mówię, jestem ciekawy, co teraz robisz. Trochę mam takie przyzwyczajenia z starego typu nagrywanych, gdzie ja to chodziłem i patrzyłem, co u ciebie. Ale teraz myślę, wiesz, i tak widzą, więc po co mam dwa razy widzieć to samo, nie? Dokładnie. Ja sobie zobaczę dopiero na odcinku już zmontowanym. Czy trochę się przysypało, ale to nikt nie widział. Bo ogólnie nagrałem teraz OBS-em wszystko, nie? I przez chwilę mi się wydawało, że mam przycisk zakończ stream. Ale zawsze jeszcze nie, jest zatrzymane nagrywanie, więc w porządku. O kurczę, nie wiem, czy mi wystarczy te 20-30 kilo tam. Do końca. Kamera gdzie mi skacze, nie wiem czemu tak się dzieje. Co ci skacze? Kamera? Takie... Kamera, no. No. Ja w ogóle jak jechałem po ten, po nawóz, też miałem takie coś. Dziwne trochę, nie? Ale ping mi nie skakał, ale takie ślinki miałem, no. A jak gdzieś z pingiem w ogóle jest? Ja mam właśnie tak, no taki jak standardowe, 40 do 50 max. Ej, to w porządku jest. No, bez problemu. Nie ma tak źle, myślałem, że będzie trochę gorzej. Czy gdzie? Słucham? Tutaj sypać, czy gdzie? Znaczy, ja to w sumie jeszcze sieję, mógłbyś sypać tam na tym długim polu, nie? Obok. Jak myślę, jakbyś skończył już tam, to byś normalnie sobie mógł działać. Na dziewiątkę. Na mapkę się patrzy. Ja patrzyłem na ciebie właśnie. Ej, czekaj, sobie zwane screen, okej? Okay? Poczekaj sobie tak. Myślę, że to będzie spoko, tutaj foteczka, jak to sobie strzelę. Dobra, wolę ze screena. Wybaczcie, mam coś takiego, że wolę robić raczej zdjęcia z akcji, niż gdzieś tam po odcinku się mawić, ustawiać wszystko, bo to... No, to średnio po tym chodzi. Cie, ja to zazwyczaj biorę po prostu screena z filmu. Znaczy, z akcji? To tak po prostu masz stop klatkę, robisz sobie taką jakby? Tak, dokładnie, stop klatkę po prostu. A, w ten sposób. No, ciekawa rzecz. Cie, to najlepsze modyfikacji, tylko szczerze powiedziawszy, robię screeny, wiesz, jak... Przebitki nagrywam, to screena... Przy okazji zawsze mogę zrobić, wiadomo. No ja właśnie troszkę do tego inaczej podchodzę, że w sensie zawsze robię sobie fotkę gdzieś tam albo przed, albo po odcinku, albo nawet, znaczy lepiej w trakcie, nie, oczywiście. Ale jak już nie zdążę, to zawsze coś tam potem ogarniam, albo najgorsze, jak odtwarzam sobie coś, nie, wiesz, że tam trzeba kilka minut jeździć, coś porobić, żeby to wyglądało powiedzmy tak samo i dopiero potem... Jezu, mi zostało tylko 3 kilo, znowu pojechałem w drogę. Dobra, włączę sobie ten siewnik, pojedziemy po to, bo mi zabrakło, no już na w sumie 3 kilo zostało tylko. 3 litry w sumie, jak to farmikowo bardziej określić. Nie ma kilogramów, bo poza 4 litry. Znaczy w sumie litry są takim dosyć podstawowym. To bardziej objętościowe, nie? No, objętościowe właśnie to jest. Ja już myślę, o tym chodziło. 60 zostawiłeś znowu na tym nabiegu. Zdać nas w końcu. A wystarczy tego w ogóle? Bo ja nie wiem, ile tam tego kupiłem. Wydaje mi się, że na 2 może być mało. Aczkolwiek... No bo teraz przejechałem w kółko i już jest połowa. Nawet nie całe kółko. O Jezus Maria, ile masz tam pojemności tego? Czekaj, jest 400? 400 litrów? No. I zabrakło? Na co? No, na ten? Znaczy w sensie, o matko. W sensie teraz dosłownie mam jeszcze... No, na jeden przejazd wokół pola jest, idzie jakieś 60%. Mhm, ale potem zrobisz kółko i się zmniejsza, nie? Więc trochę tam... Tak. No. Ciekawie. A na wozu? Gdzie tam tego jest? Nie mam pojęcia, ile to jest w litrach, nie? Ale...
jeszcze to nie sprawdzałem. Nie zwróciłem uwagi na ten, na jak to wiozę na przyczepę, ile tam tego było. Mogliśmy kupić sobie całego Big Baga, nie? Tego dużego, nie się worki bawić, ale... Realnie bardziej. Realnie, tak. Po worki pojechał. Tylko wszystko przerzuciłem, tak. Super realistik, nie? Po prostu. Nie no, weźmy to odcinka i stanę, jakby się zabrakło, to i tak byśmy sobie po odcinku ogarnęli. Bo myślę, że w kolejnym odcinku będziemy też to działać z tym. I prawdopodobnie już ruszymy, może nie wiem. Trochę nam wykiwkuje, to może jakieś opryski pierwsze polecą nawet już. Ej, tak serio myślę, że jak to jest trzeci odcinek, to w naszej sesji całej nagraniowej, jak ci powiem, że dojdziemy do stanu przed żniw, to będzie naprawdę to możliwe, nie? No, to może się udać. Jest potencjał na takie coś. No, zobaczymy. Co tu jeszcze do roboty jest? Siewy już jest... skończyłeś tam siać? Jak tu skończy siać, to jeszcze polec zasieć trawą tam to malutkie? I tyle, nie? W sumie. No to co, tylko nawozy zostaną mi co więcej. No jeszcze trzeba krowy napoić, nie? To trzeba będzie pojechać po wodę jakoś. To bez problemu. No, nawet nie wiem, czy mamy w ogóle beczkę na wodę. Mamy beczkę na gnojowicę, nie wiem, czy ona też będzie do wody się nadawała. Pytanie właśnie, rzadko są tylko te większe, co zazwyczaj są to jednego i drugiego. Ale zobaczymy, może mamy jakąś modyfikację. Raczej modpak, który tutaj skleiłem, jest taki dosyć na teraz, czy taki biedny edition i taki trochę bogatszy już, wiesz, po tym modernizacji, nie? Więc raczej... Widziałem, że tam ciągniczki z żadnego dużego... Skończy mi się napis. Że żadnego dużego ciągniczka nie dodawałeś. A wchodzisz w średnie? No średnie tam jakieś były, ale w dużych nie było. No dużych nie dodawałem raczej, no bo wiesz, jeszcze sporo czasu do tego, jak będzie było. To wiadomo. No z 30 Władka przejść na jakieś duże, to trochę jednak czasu to wymaga, nie? Dobra. Jestem w ogóle mega ciekawy, jak to się rozwinie, bo na przykład jestem przekonany, że jeżeli zostaniemy na tym gospodarstwie i będziemy modernizować, to pole będzie naszym gospodarstwem w sumie. Jezus Maria. Jezu, tak wyjechałeś, nie? W sensie będzie co robić na tych gospodarstwach, nie? Na pewno jakieś tam będziemy obory burzyć, coś takiego, tam trzeba będzie się rozwijać. No, braknie tego nawozu, ci powiem już teraz. Zabraknie? No, na wszystkie nie starczy. Kurczę, to nic, powiedziałem jeszcze po Big Baga gdzieś poza odcinkiem, ewentualnie. No to jedno starczy. Ja gdzieś tam na twoim odcinku pojadę najwyżej. Bo no, w sumie mogę pojechać jeszcze po nawóz, tak dalej, i po opryski pojedziemy. O, od razu pojadę 60-ką i naładujemy, wiesz, paletę tych, nie? Do oprysków. Dobra. Czy mi się wydaje, że mamy ruch uliczny wyłączony? Nie mam zielonego pojęcia. Ja muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, bo jak nie ma ruchu, to jest trochę słabo. Teraz jest włączony. Dobrze. Był wyłączony, nie wiem czemu, ale dobra. Będą sobie samochodziki jeździć, więc fajnie. Chyba się bawisz turem, to mi trochę skacze ten kamera, wiesz? Nie wiem czemu tak jest. Tylko z pierwszej osoby tak się dzieje. Strzela się normalnie, wszystko jest ok. Dziwne. No, trochę dziwne. O kurczę, trochę nie zasiałem. Nic. Dobra, ogień. No bez kitu, tyle tego na was zgubiłeś, że chyba nie wiem, czy starczy mi w ogóle na to jedno pole. Jezus Maria. Nie no, starczy ci. Widzę, tam już zostało. Niedużo na tym polu. No, na wozu praktycznie nic nie zostało. Jeszcze jest pół tego. Pół siewki. Tak? Pół siewki jeszcze masz poza tym? Co? Pół siewki poza tym ci zostało? Tak, poza tym jednym jeszcze pół siewki zostało. O Jezus Maria, no to zawał, bez skitu. Może nie wystarczyć. Ogólnie też mamy ciekawe, jak to jest, jak dawkowanie, nie? Bo ten prezent farmik wprowadza sobie dawkowanie. A no tak, to co, ustawić jakoś inaczej, czy co? Ja nie mam pojęcia, jak to się ustawia nawet. Ty wiesz, jak to się robi? W sensie to ustawiamy, to... Czekaj, użycie... Zwiększenie optymalnej... Bo ja totalnie, powiem ci, jestem w tym... Ale co, zielony, jak nazwa tej mapy, nie? To jest chyba automatycznie, bo to jest ten... Zwiększenie ilości do optymalnej pszenicy... No tak, aha, to się automatycznie ustawia. Aha, dobra. Skoro tak, to spoko. Tak, tak, a tak, bo teraz patrzę. Czyli zależy od tej klasy gleby, dobrze, że to sobie przebadałem w takim razie. No, teraz tego nie szukaję, to by nie wiadomo było ile. No więc spoko. Ale najgorsze brokonia obornika, kurczę, trzeba będzie słomy już po żniwach będziemy mogli coś tam działać. I myślę tam jeszcze parę kurwek dokupić, nie? Troszeczkę. No, żeby by krówki były. Jak wystarczy mi woda do życia, to... Czy wystarczy, ale warto coś tam jeszcze dać, jakąś słomy, żeby tam ochronny obornik się tworzył, nie? No wypadałoby trochę tego realizmu. Chociaż nie wiem przypadkiem, czy jeżeli mają... Nie. Jeżeli jest sama woda, to ona chyba tworzy gnojowice, wiesz?
No tak, tak, tak. Jak jest sama woda, to gnoić jak dodać tylko słomy, to jest tylko obornik. No dobra, czyli czekaj, jak mamy ten, jak mamy na przykład teraz obornik i gnojowica, to też jest azot jeden, ten, co nie? To nie ma także... Tak, 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 to jest jedno i to samo. Okej, okay. Czyli gra definiuje to w ten sposób. No dobra, to w takim razie lecimy po prostu z wodą i bez słomy tak naprawdę damy radę, nie? Tak jest. A ponoć mówią, że strasznie obornika, ktoś mi na live streamie powiedział, że masa obornika jest z na sezonie. I tam właśnie było pytanie, co dodam tam skup obornika do siebie do mapy. No i mówię, kurczę, nawet nie wiedziałem, że tak dużo tego obornika jest, nie? Na tym sezonie. No ale jak jest tak dużo, to może też tutaj się będzie trochę produkowało. Przez co będziemy jakoś tam mogli sobie coś to, no, podziałać z tym bardziej. Właśnie z dwóch krówek, to tego azotu za dużo nie będzie nawet. No nie będzie, nie. Praktycznie tyle co nic. Trzeba będzie szambo podłączyć z domu do nich. Tak by było najlepiej. Dobra, ja już to ogólnie skończyłem siać. Chyba mi starczy na to pole tego nawozu. Fajnie. Nie wiem, czy rozpocząć w ogóle siewy tamtej trawy, czy zostawić sobie na odcinek. No nie wiem, jak uważasz w sumie. Bo w sumie to zasiałem, ale nie wiem, tam małe pole w sumie na 6 razy było z tym. Na 6 razy kultywatorem, nie? A ile masz jeszcze tam odcinka? Która to jest minuta? 26 wybiła. To do 30 dobijesz, czy jak? No właśnie, może zrobimy trochę to, popchniemy, bo potem nie bez sensu, żebyśmy trochę się cofali z tym, nie? No jak uważasz? Dobra, polecimy. Nie wiem, czy w ogóle coś spałem, ale chyba. No nieważne, dobra. To skoczę jeszcze, walnę sobie do trawę. Trawa na się, no nie bardzo. To co mówisz? Mówię, że akurat ten nawóz skończy sypać. Okej, okay, dobra. No to sobie wyjadę w takim razie powolutku. W tym odcinku co będzie tam do roboty jeszcze? Trawa już to tylko nawozy? Nawozy, jakieś opryski pewnie. No, coś w tym stylu. No i te krówki ogarniemy sobie, nie? Wiesz. No. Żeby tam im zapewnić byt, że to powiem. Ty. Nie widzę animacji w ogóle. Może być tak, że po prostu wjechałeś w taki klin jakby, nie? Ty. O, dobra, teraz dopiero. No, tak chyba mogło być. No i tam to mogło ci nie ładować tego do końca. Ej, tu fajna łąka może być, taka pod górkę. Kurczę, fajne poletko tu jest. No, teren jest kozacki. Wiecie, jak już wybrałem tą mapę do grania, znaczy, że jest dobra. Także tu z dumą serca polecam wam tą mapkę, bo jest naprawdę kozacka, nie? Oczywiście, wiadomo, gospodarstwo musiałem zrobić swoje, bo tam to było średnie. I teren wokół niego też taki trochę to był... Może nie prosty, ale troszkę trzeba było pokombinować z nim. No i wyszło kozak. W każdym razie spoczko. Okej. Okay. Teraz sobie tutaj cofnę. Znowu lecimy. W ogóle powiem ci, mam dużo chęci do nagrywania. Myślałem, że to po tych już w sumie trzeci odcinek jest, jak nagrywamy, że będę miał takie, o Jezu, już mi się nie będzie chciało, to jednak jest motywacja, nie? Dokładnie, tak. Też szczerze powiedziawszy, myślałem, że tak będzie. Ale wiesz, myślę, że akurat to będzie spoko, jak przez te 3 tygodnie sobie bateryjki naładujemy i potem znowu taka sesja. To myślę, mentalnie warto się przygotować na to wszystkiego, nie? Dokładnie. Tylko najgorsze będzie, że rozstrzał między pierwszym odcinkiem a trzecim będzie taki, że mamy to samą wiedzę na trzecim odcinku co na pierwszym, a ludzie już tam powiedzieli coś w pierwszym odcinku, żeśmy zrobili, a my dopiero w czwartym to ogarniemy, nie? Że trzeba podczas tego siódmego odcinka tak naprawdę, nie? Komunikacja z widzami po prostu będzie opóźniona. Tak, tak między nami a jak tak kołozikiem na Marsie, nie? Dokładnie. Trochę to potrwa. No ale nic. Wiem, że tym komunikacja z tym łazikiem to chyba jest kilka minut, tak naprawdę. 15 chyba było, czy 8? No, to jest 15 albo 8, nie pamiętam. Jeśli chodzi o tyle kilometrów, to kurde, tyle to nic. Chyba 15, bo 8 minut jest słońce, światło słoneczne dociera do Ziemi. 8 minut. Chyba tak. Nie wiem. Zastanawiałem ostatnio, jak to jest zrobione, w sensie przeczytałem to jakiś, tam jakiś komentarz, ale nie potrafię, nie ogarnię. A w sensie o co chodzi? W sensie jak działa ta komunikacja, mnie to ciekawi. W sensie komunikacja między Marsem a tym? No, tym łazikiem. No chyba jakimiś falami, nie? Wiesz, raczej kabla nie puścili. Satelity są jakoś rozłożone, to z tego co czytałem. Ja chyba satelitą, no, znaczy na pewno satelitą leci jakąś tą, wiesz, falą radiową. Ustawione, że kilka punktów jest na Ziemi, żeby wiesz, bo przecież się Ziemia rusza. Mhm. Że kilka punktów jest na Ziemi, temu pomiędzy jakąś satelitą, czy jakoś tak to czytałem.
A to kurde, ile tam jest kilometrów na Marsa? Kilka milionów. Powiem ci, nie wiem, znaczy pewnie puścili teraz tego łazika w momencie, kiedy był Mars najbliżej Ziemi, co nie? Raczej. Bo na drugi koniec Słońca już się nie płacało chyba, nie? Na drugi koniec orbitki puszczać, więc myślę, że raczej puścili taką, nie? Tak jak no było najbliżej. Tak więc 14 minut, kurde, tyle milionów kilometrów, to jest naprawdę no. Spoko internet. Spok. Starlink. Dokładnie. W ogóle czytałem, czekaj, ja to wczoraj widziałem chyba news, ile ten Starlink kosztuje? Chyba on jest, nie. On, no, on sporo kosztuje i ogólnie ponad ceny mają się zmniejszyć, co nie? No to na pewno, no, jak w rozwój będzie szedł, to i ceny się zmniejszą. Bo na razie samo utrzymanie tego jest ciężkie, nie? Jeszcze, wiesz. A, ale potencjał konkretny, nie? Naprawdę, szacun. Prawda. Ja jeszcze szanuję. Ogólnie Musk to ma genialne pomysły, nie? Naprawdę. Musk to jest w ogóle kościół. Taki trochę Einstein współczesny, nie? No, to jest to prawda. No się tak będzie zapamiętany jako Einstein. Teraz to będzie tak samo jak o naszej epoce, tak samo jak my się uczymy o tym, o Rzymie, o starożytności, tak samo za 10 lat ludzie będą się uczyli o tym, co się dzieje teraz. Chyba nie mogę powiedzieć coś. Znaczy za 10 można to wcześniej, ale tak za 100 myślę na pewno. No na pewno. No to już w samej historii będzie, nie? No i też elektronika, jakaś tam fizyka też myślę sporo będzie miała do gadania w tym temacie. Ogólnie są tak, został jeszcze jeden przejazd, już wracam, mamy 32 minuty odcinka prawie. Także jest okej. Ja jestem już na miejscu. Dobra, ja na miejscu jestem. Hymen Jadwig, łącza 40. No nieważne. Co? Udziela mi się memik. Z tą styrtą podpaloną, nie? I tam, ta babka, ja na miejscu jestem. Dobra, okej, lecę. Ostatni przejazd i już będę wracał. No i spoko, teraz tylko nawóz ogarnąć, pojechać po opryski jeszcze. To w sumie co, ja mogę na przykład skoczyć po nawóz na tym odcinku, a ty byś tam sobie krówkę ogarniał, nie? No spoko, nie ma problemu. Bo myślę, tak, że to spoko, żeby każdy miał co robić i tak dalej. Ale czas może trochę przesunąć, myślę. Ten się tak do późnej wiosny? No bo szczerze powiem, to co innego tutaj do roboty zostanie nam. Nie będzie nic do roboty właśnie, no. Okej, okay. Może od fasu też coś kupię, co? Jak będę od razu jechał. Może od fasu coś kupię od razu, jak będę jechał już. No najlepiej tak zrobić, bo teraz bez sensu jechałem, bo te parę woreczków. No, znaczy no, pewnie dwa big bagi wejdą i tak, oprysk wyku i oprysk od chwastów. A możemy szczepić te dwie przyczepki? Przyczepę do wozu? No. Tak. No to właśnie, gdzie możesz zabrać i nabrać tego wszystkiego, zrobić takie porządne zakupy, żeby... Zakupy teraz... zrobimy. Po co latać po flaszkę, jak od razu można litra kupić? dokładnie. Okej, Kaj, ty jesteś. Zgaś światło w tym typu, on tak dają po 60, że zaraz chyba się blada zrobi. Okej, gdzie to sobie stanę? Może gdzieś tutaj? Albo to sobie po prostu tak cofnę. Pod to wiatę. A, to wiata, super wiata, naprawdę, konkretny wiatr jest, nie? Dobra. Drewna stłucze, nie? Dobra. I tak zakończymy sobie odcinek. Super, że byliście razem z nami. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Koniecznie łapeczka, subskrypcja i... Nie, subskrypcja nie. Dzwonek. Zostawcie dzwonka. Subskrypcji nie. Sam dzwonek wystarczy, bo to daj powiadomienia. Subskrypcja nic nie daje. Już w tych czasach. Także dzięki. Kolejny odcinek oczywiście u Ananaska, tak jak i poprzedni. Więc linki w opisie. Do kolejnych. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdrawiam.